Hello. Hello, hello, hello. Czy my się budzimy? Czy my się właśnie budzimy? My się właśnie budzimy, tak? Powiedz, o dzień dobry, dzień dobry. Tak, co tam się śniło, powiedz. Hello, hello, hello. Aha, tak, już zaczynamy trochę mnie zaczepiać i coś tam mówić, tak? Opowiadasz? Hello? Co tam się śniło, powiedz? Och, ale się wyginął, powiedz, tak. No tak, nóżki wykina, powiedz, mama też. Zobaczcie, jaki blady jestem, a mama jaka opalona. Tak, i mama kupiła mi bluzkę z napisem Little Miss, tak? No, przez przypadek, już się nie zauważyła. Obciach, ale powiedz, tylko nosię na noc, powiedz, żeby nikt nie widział, powiedz. Bo fajny rozmiar i wygodny, tak? No, to co, wstajemy powoli, wstajemy, zaraz to tuś będzie mył. Tak? I my zaczynamy dzionek, tak? Halo? Ksawincia? Ksawincia w swoim świecie i się na żerandol patrzy, jak to zwykle codziennie, tak? Halo? Palunku? Paluniu? O, jo, okej, walcie, tak? No dobrze, no to się przywitaliśmy wszyscy. Która jest godzina? 8:34. No i wstajemy, tak? Wstajemy? Wstajemy? A, no, wstajemy, wstajemy. Chodź, chodź. Halo? No i co masz? No ten, jak coś, to mogę ci dać moje okulary. Są czarne. Tylko mają takie diamenciki po bokach. Mówię, że w samochodzie chyba. Do ci? Twoje okulary? No. No poczekaj. Przymierz. Nie. No przymierz. No widzisz, tutaj takie diamenciki masz. Bardzo ci pasować. Chyba, że zjedziesz z nim do garażu. Czuć pieniądz. Czuć pieniądz. No to baj. Cześć. Czuć pieniądz. No ładne są przecież, co on chce. No i gdzie pan się poszedł? Ksawcię poszedł na spacer, tak? Pancia ma dla siebie chwilę wolnego. No to chodź, pójdziemy na balkon. Idziesz? Idziesz na balkon? Weź Jerzyka. No chodź. No ale ty, no mówiłam ci, żebyś tak nie robił, ty gnoju mały. Zobaczymy, czy... Co, będzie pancia szedła, to jak widzę, radar osiedlowy. Gdzie ten pancia jest? Gdzie ten pancia jest, tak? Cieszę się. O, jedzie, proszę bardzo. Przebiew nadal robi Ksawciowi. I do widzenia, bye bye. Co, nie wziął cię? Nie, nie, no pancia to dostał, pitolca dostał. Jeszcze z wózkiem, no nieprzyzwyczajone, tak jak pancie, tak? Gdzie ten pancinek się... się schował. Spryciarz. Mówię, gdzie on jest, powiedz. Idzie, idzie, idzie. Chyba do garażu pójdzie. Nie? Ja myślałam, że do garażu zjedzie. Po okulary. Nie zjeżdża. Tam mamy, słuchajcie, garaż. Więc chyba nie zjechał. No dobra, to my się ogarniamy, nie? Moris? Moris? No piękny jesteś, powiedz, piękny, piękny. A, jednak zjeżdża. Obszajkę zrobił, czy nikt nie jedzie? Da, 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 da. I proszę bardzo, nie ma ich. Cwaniak, jednak chyba za bardzo praży słońce. Okulary są potrzebne. No ale zobaczcie, poszedł na spacerek, a za 15 minut pranko trzeba wyjąć. No dobra, trudno, ja już wyjmę. Ja to ogarnę. Pranie. Ja zawsze, słuchajcie, składam, a Natan wyjmuje i robi pranie, ale widzę, że tutaj teraz spryciusko sobie poszedł na spacerek. Ojku, no
dobra, słuchajcie, mam chwilę, to do was trochę pogadam. Właśnie chwila, bo Natan poszedł z Sewerem na spacer, tak przeważnie godzinka, słuchajcie, z nim jest. A jest godzina 11, jeszcze nie jest tak bardzo gorąco jak wczoraj, więc spytał się właśnie, czy może jest z nim na spacer, bo Natan czasami słuchajcie, o 12 z nim chodzi, ja mówię, że już o takich porach jest za gorąco, więc stara się tak 10-11 maksymalnie z nim wyjść. No i później, słuchajcie, wraca na drzemkę, na karmienie, bo ksaw się takie co półtorej, dwie godziny. Słuchajcie, dzisiaj mamy wesele Pauliny i Piotrka, słuchajcie, to są chyba ostatni nasi znajomi, którzy biorą ślub, no chyba, że kogoś jeszcze poznamy, wiecie, w takim wieku, że śluby będzie brał, zresztą w różnych wieku można brać śluby, ale dzisiaj jest wesele, na które czekaliśmy 2 lata w zasadzie, no bo już od 2 lat wiemy. Zresztą wiecie, tę salę teraz trzeba rezerwować mega szybko, zwłaszcza na taką ilość osób, bo to będzie wielkie wesele, więc no dosyć spore przedsięwzięcie, na pewno dla młodych. My mieliśmy w zasadzie 50 osób, więc a 160 czy 130 to jest no diametralna różnica i w ogóle zupełnie inna organizacja. Ja słuchajcie, nie brałam wolnego, pamiętam przed ślubem Natan brał, no bo to Natan był głównym organizatorem wszystkiego, jak zawsze zresztą, ale powiem wam, że naprawdę no podziwiam tyle osób. Mam nadzieję, że będzie super, bo wszystkich znajomych tam będziemy mieli i dlatego też słuchajcie, też zdecydowaliśmy się iść w końcu na to wesele, bo mówiłam wam, że idziemy, nie idziemy, w końcu odmówiliśmy, no to dostaliśmy w sensie opierdziel od wszystkich i młodzi nam zorganizowali, słuchajcie, pokój dla mojej mamy i też mi to polecałyście, że często tak jest, że właśnie mama jedzie z wami. No i z moją mamą jedzie tata, słuchajcie, mój tata jest zawsze z mamą wszędzie, on jej we wszystkim pomaga, on tak kocha i w ogóle no po prostu no nie odczepi się od niej, więc rodzice też jadą, słuchajcie, moi i właśnie robimy tak, zresztą ja tak zaproponowałam, że pojedziemy naszym autem. No bo mój tata chciał mamę zawieźć do kościoła i później z nią być w hotelu, natomiast ja stwierdziłam, że weźmiemy nasze auto, bo tam już jest fotelik, bo mój tata przyjeżdża właśnie, wiecie, tym swoim zabytkowym Mercedesem, więc przekładanie tam fotelika, wiecie, i on teraz zrobił tam skórę z tyłu, wszystko, więc nie chcemy mu tego niszczyć, więc pojedziemy naszym samochodem, jak już tam już wszystko jest na bieżąco i mój tata po prostu u nas ma już miejsce zarezerwowane dla parkingu dla gości. I wrócimy po prostu sobie samochodem naszym i mój tata się po prostu z mamą przepakuje i wróci na działkę, no bo oni jednak teraz są w Łowiczu i specjalnie dla nas, także no poprosiłam tatę, chciałam, żeby Natan się też napił właśnie z kolegami, bo tam będą wszyscy ludzie z pracy, więc wiecie, no tak głupio, no dobra żona, słuchajcie, wszystko zorganizuje i propos tego czasu, bo też i Natan dostaje pytania i ja dostaję mnóstwo pytań na się organizacji czasu, ja słuchajcie, robię wszystko w takim naprawdę skumulowanym czasie, jak Natan na przykład myje ksawcia, bawi się z nim rano, no to ja słuchajcie, myję włosy, szykuję sobie jakby bazę pod makijaż, czyli nakładam wiecie, filtr, wszystko, a jak na przykład ksawcia ma drugą drzemkę, to się wtedy maluje, robię dla was jakiś tutorial, jakiś test, więc to wszystko naprawdę kumuluję w ciągu czasami nawet 20 minut, więc uwierzcie mi, to da się zrobić, to da się zrobić. Słuchajcie, też każde dziecko jest inne, bardziej, mniej wymagające. Ja uważam, że Ksawcie jest bardzo grzeczny, ale słuchajcie, on też cały czas potrzebuje uwagi i ja naprawdę pokazuję wam dosłownie wycinek z naszego całego dnia, a większość dnia go noszę, rozmawiam z nim, gadam, wymyślam mu zabawy na matę, to na ręce, to coś tam. Dużo czytam odnośnie rozwoju dziecka, jak powinno to teraz wyglądać, więc naprawdę mega na to się teraz fokusuję. No ale YouTube jest moją pasją, życie rodzinne jest też moją dużą przyjemnością, więc czasami Natan mówi idź spać, ja pójdę z nim na spacer. Nie, ja chciałabym na te wieczorne spacery iść i naprawdę, słuchajcie, bardzo o to dbam, ale też Natan no, często też proponuje, tak, słuchaj, ja pójdę na spacer, ty sobie coś zrób i słuchajcie, robię wtedy peeling, sprayuję się tym balsamem brązującym, propo balsamu, zrobię wam taki update, to jest moja szafka, słuchajcie, dobroci, akurat wkładkę, ale to słuchajcie, tutaj jest mnóstwo kosmetyków, ona jest cała wyładowana, 2 produkty, które teraz używam, brązujące, Magic Bronze, Bielenda i to jest mgiełka, którą wam polecam od 3 lat. No i teraz też mi pisało się, że mega wam się fajnie sprawdziła. I coś nowego, Brazilian Body marki Eveline i powiem wam, że ten kosmetyk pachnie latem. Uwielbiam go, pachnie jak po prostu taki filtr przeciwsłoneczny. Bardzo ładnie pachnie, delikatnie brązuje, bo sprawdzałam wczoraj na dłoniach i zobaczcie, nie mają żadnych plam, a wsmarowałam sobie jak krem, tylko tutaj między palcami sobie wytarłam i kostki sobie dobrze roztarłam i naprawdę jest super, słuchajcie, nic. A jestem mega, słuchajcie, mega opalona, mega spieczona, jeszcze w przyszłym roku jestem. Także to, a na włosy dzisiaj nałożyłam Garnier, tą bananową maseczkę też wam super polecam, mega tanie kosmetyka, bardzo dobry i zmieszałam go z Serviną K, tą wersją z masłem She, także tak wygląda moja pielęgnacja. Słuchajcie, może sobie troszeczkę zakręcę włosy, ale zobaczcie, ona się bardzo ładnie, taka tafla lśnią po tej odżywce, bardzo ładnie to wygląda. Zakręcę sobie troszeczkę włosy, takie fale zrobię odtąd.
No i to słuchajcie, to będzie tyle. Pokażę Wam, jak zrobię makijaż, bo obiecałam Wam taki szybki tutorial. Pokażę Wam nasze stroje dnia. No i mam nadzieję, że miło spędzicie czas w tym vlogu. Ale tak jak mówię, kumulujcie dziewczyny czas, jeżeli macie małe dzieci i nie rezygnujcie z malowania się, wyjścia na spacer, do ubrania się fajnie, kupienia sobie czegoś. No ja powiem Wam szczerze, że ja z tego nigdy bym nie zrezygnowała i to nie jest kosztem absolutnie mojego dziecka. Moje dziecko chodzi wyspane, ubrane ładnie, umyte, wybawione, wysypia się, słuchajcie, wszystko. Także naprawdę to się da zrobić. No tylko kwestia po prostu ułożenia sobie może tej rutyny, bo czasami po prostu ciężko nam załapać taką rutynę i wyrobić sobie taką rutynę. Ja już, słuchajcie, ją wyrobiłam na spokojnie, wszystko, ja bardzo spokojnie do wszystkiego podchodzę. I też jak mam, słuchajcie, coś nagrać, to ja nie daję sobie terminu dzisiaj i koniec i robię nerwówkę w domu, tylko okej, robię z, czasami jak widzicie, z tygodniowym, dwutygodniowym wyprzedzeniem filmy i jak coś się nie uda, no to słuchajcie, wgrywam coś innego, mam jakiś zapas i jest wszystko na spokojnie, także i pasja, i dziecko, i rodzina jest poukładana. Dobra, słuchajcie, ja się szykuję powoli, pokażemy Wam później stroje dnia, już myślę, że na weselu. Natan się zgodzi pokazać Wam super ekstra garnitur i wszystko, jak się, że tak powiem, odstawi, więc pokażę Wam to i zaraz do Was wracam. Dobra, zrobię dla Was szybki tutorial, właśnie sobie mieszam podkład. Jeżeli chodzi o podkład, który dzisiaj użyję, to jest Matte Foundation z Lumen. Ja go troszeczkę mieszam z tym primerem, takim Primer Fine od marki Catrice, to jest Makeup Transformer Drops Darkening, czyli przyciemniające. I faktycznie po zmieszaniu z podkładem powiem Wam, że można uzyskać taki fajny kolor. Ja no ewidentnie, słuchajcie, jestem tak opalona. Jeszcze używam tych balsamów brązujących, bo naprawdę lubię taki efekt właśnie latem, kiedy moja skóra jest lekko brązowa, ale jak widzicie, używam też filtru przeciwsłonecznego i to jest w ogóle świetna baza pod make-up, tylko w takiej po prostu dosłownie cieniutkiej warstwie, także nakładacie dosłownie odrobinę i słuchajcie, nałożę sobie podkład na buzię gąbeczką Real Techniques. Ona daje takie fajne, naturalne wykończenie, a jednocześnie fajne krycie. No i wszystko też będę oczywiście przyciemniać później bronzerem, więc się nie obawiajcie. To wszystko będzie, słuchajcie, bardzo ładnie też zniwelowane, ale chodzi mi po prostu o krycie, które daje ten podkład i robiłam Wam podsumowanie w ogóle podkładów marki Lumen, że po prostu wyglądają na twarzy obłędnie i zdecydowałam się właśnie na wesele na ten podkład, także nakładam korektor. I później przejdę do nakładania też bronzerów kremowych. Nałożyłam sobie w strategiczne miejsca kremowy bronzer i to jest oczywiście Makeup Revolution Pro HD. Ja już, słuchajcie, mam tak startą tą paletę, ale ja mam w kolorze Light Medium i używam takiego ciepłego brązu pomieszanego właśnie z chłodniejszym i delikatnie takim wklepuję pędzelkiem, to jest akurat Boho Beauty 125V Petite Foundation. Bardzo fajny, taki typowy flat top. I słuchajcie, ten kremowy bronzer się tak ładnie wtapia w cerę i to jest w ogóle sekret w ogóle trwałych makijaży. Właśnie konturowanie na mokro, także Wam mega polecam. Słuchajcie, rozprowadzam dalej. Dosłownie, słuchajcie, odrobinę nakładam właśnie pędzelkiem tutaj na czoło. Stwarzam taki efekt po prostu opalonej skóry i zawsze pamiętajcie o tym, żeby zostawić środek centrum właśnie twarzy troszeczkę jaśniejszy. Z uwagi na to, że po prostu będzie bardziej plastycznie wyglądała i nie będzie takiej właśnie płaski, takiego płaskiego efektu, więc delikatnie, słuchajcie, przy okazji Wam pokażę, jak nakładam jeszcze róż kremowy, to jest taki on, taką sobie robię, słuchajcie, kreskę. Golden Rose Creamy Blush Stick w kolorze 103. Taki fajny kolor, taki lekko różany. O, i słuchajcie, ona daje takiej właśnie świeżości skórze. No i słuchajcie, zrobię drugą połowę, dołożę może troszeczkę tutaj jeszcze, żeby ładnie to wykonturować i zaraz do Was wracam. Ładnie się, słuchajcie, zlewa szyją. Od razu widać, że ten efekt jest naprawdę fajny i ten kremowy bronzer możecie właśnie przyciągnąć na szyję, żeby właśnie troszeczkę zbrązowić też szyję, no bo ona też jest nieopalona. Kontrolowanie skończone, więc nałożę troszeczkę ciemniejszy niż zwykle mam puder. To jest Golden Rose Mineral Terracotta Powder 04. Znaczy, to jest tak naprawdę mój idealny kolor na lato, więc go troszeczkę nałożę tutaj na środek czoła. On bardzo ładnie trzyma mat i faktycznie można na niego liczyć. Zresztą ja to będę wszystko robić fikserem później, więc na pewno mi się utrzyma. Ale słuchajcie, fajnie, że nałożyłam ten bronzer na szyję, bo po prostu mi tak ładnie wszystko tutaj się zgrywa. I faktycznie bardzo ładnie też matuje.
No, w sensie kolor jest teraz twarzy idealny, także widzicie, troszeczkę ciemniejsze pudry naprawdę robią robotę, no i przede wszystkim kremowe bronzery, także no, to jest po prostu sekret, słuchajcie, naprawdę trwałych i fajnych przede wszystkim makijaży, bo ten makijaż po prostu wygląda tak troszeczkę 3D. Bronzer to będzie jedna z nowości Glow and Go od marki Eveline i powiem Wam, że to jest bardzo fajny kolor, jeżeli chodzi o bronzer, taki idealny na lato, Jamaica Bay 02, nie widzicie, ale o, może tutaj będzie widać. Mam też rozświetlacze, ale powiem Wam, że ten bronzer jest po prostu cudowny. On pięknie wygląda na skórze i bardzo ładnie, jak widzicie, konturuje, więc zawsze po kremowych bronzerach i po nałożeniu pudru nakładam jeszcze produkty sypkie bądź ewentualnie w kamieniu, żeby ten efekt po prostu spotęgować, no i przede wszystkim utrwalić te produkty. One się bardzo ładnie później utrwalają i troszeczkę, zobaczcie, no powiem Wam, że efekt jest fajny, jak się nakłada te brązowe, czy te kremowe bronzery. I ta skóra wygląda taką opaloną na twarzy, więc wiecie, można używać filtrów, można się chronić, a jednak, chociaż na ciało też używam, słuchajcie, 20 i 30, natomiast jak chodzę, słuchajcie, na spacery, no to jednak po takich filtrach no, po prostu łapie mi skóra, więc no tak to już jest. Róż Paese Golden Rose. Delikatnie, słuchajcie, nakładam, ale tak dosłownie odrobinę, żeby troszeczkę rozświetlić tak ładnie buzię. O. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, to dzisiaj będzie miał swoją taką, może drugą premierę. Rozświetlacz Makeup Revolution Jelly Highlight w kolorze Jelly Illuminatrice, czyli to jest ta wersja taka szampańska. Pięknie się, słuchajcie, trzyma na policzkach, o, żebym, słuchajcie, też nie za dużo go sobie nałożyła i on jest taki bardzo, bardzo uniwersalny, po prostu podkreślający taki blask skóry, ale powiem Wam, że on po prostu jest cudny na każdą okazję i też na co dzień, także naprawdę mega uniwersalny kosmetyk. Zobaczcie, jak się pięknie błyszczy, jest też bardzo delikatny. No ślicznie, po prostu wow. Idealnie będzie pasował do tego makijażu. Zbliżę się Wam trochę, ponieważ przechodzimy do makijażu oczu. Na brwiach mam pomadę marki Affect w kolorze Medium. Bardzo, słuchajcie, fajny kolor i przede wszystkim jest trwała i ładnie się rozprowadza. Jeżeli chodzi o oczy, to w załamaniu będę używać takiego rozświetlającego bronzera, w zasadzie wypiekanego z marki Makeup Revolution. To jest Baked Highlighter Illuminator Bronze Light i nakładam go takim właśnie puchatym pędzelkiem, takim spiczastym. I słuchajcie, nakładam go tutaj w załamaniu. Pięknie, słuchajcie, podkreśla powiekę i jeszcze do tych brązowych tonów, które dzisiaj mam na sobie, po prostu wygląda obłędnie i stwarza taki efekt naprawdę rozświetlonej powieki, a jednocześnie bardzo ładnie wykonturowanej, bo on nadaje taki fajny kontur też powiece, taką głębię, ale jeszcze oczywiście ten kolor będziemy pogłębiać innymi produktami z nowej palety od Eveline, także zaraz zobaczycie, jaki jeszcze cień użyję. Rozprowadzam sobie, słuchajcie, ten cień troszeczkę też na dole i przechodzę do palety. Jeżeli chodzi o palety z marki Eveline, to oczywiście Charming Mocha jest to jedna z moich ulubionych palet. Jest po prostu obłędna, kolory to są ewidentnie moje tony, więc będę brała ten cień Espresso i będę nakładać takim małym pędzelkiem. I słuchajcie, ja zrobię w ten sposób, że nałożę sobie go odrobinę tutaj w załamaniu i będę go nakładać również o, w ten sposób, tak żeby go troszeczkę jeszcze wyciągnąć. I to, słuchajcie, wszystko będę rozcierać tym pędzelkiem, którym pracowałam wcześniej. I nałożę, słuchajcie, ten sam cień również na dolną powiekę, żeby po prostu stworzyć takie płynne przejście po prostu między górą a dołem i delikatnie będę rozcierać ten cień. Ostatnim krokiem w naszym makijażu oka będzie nałożenie takiej brązowej kredki. Ja mam akurat kolor 011 Sable Brown i ja robię to w ten sposób, że po prostu nakładam sobie, tak, słuchajcie, też można niedbale, tutaj nie musicie się o to martwić, po prostu w załamaniu kącików zewnętrznym, o, w ten sposób i słuchajcie, tutaj też troszeczkę przeciągam na linię rzęs, żeby ją zagęścić, ale najbardziej się skupiam właśnie na tej okolicy takiego jakby
takiej V. I będę to rozcierać takim kulkowym pędzelkiem, troszeczkę przeciągając. I tak ładnie on się, ta kredka się ładnie rozetrze. Słuchajcie, tutaj delikatnie właśnie wzdłuż linii rzęs. I po prostu rozcieram, troszeczkę przeciągam na dół. I przechodzę do takiego już bardziej puszystego pędzelka. I to stworzy taki efekt właśnie 3D, takiego troszeczkę smokey eye, ale już nie będę dodawała na powiekę dolną, żeby po prostu ten makijaż nie był za ciężki. No dobra, dziewczyny, makijaż skończony. Myślę, że był naprawdę bardzo prosty i taki przede wszystkim przyjemny w wykonaniu, a faktycznie wygląda bardzo ładnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tusz do rzęs, który Wam stworzy naprawdę taki fajny efekt delikatnie sztucznych rzęs, bardzo zagęszczonych i jednocześnie naprawdę wydłużonych, no to zdecydowanie Royal Volume od marki Eveline. On faktycznie bardzo ładnie tuszuje rzęsy, wydłuża i jest różnica w jednym oku, a drugim po prostu nie wytuszowanym, a wytuszowanym. Więc myślę, że mogę Wam polecić naprawdę super kosmetyk. A na ustach mam Semilac w kolorze Berry Nude 005 i powiem Wam, że to jest po prostu obłędny kolor. Ja jeszcze bym ewentualnie użyła takiej jasnej szminki, żeby dać taki efekt ombre, to już Wam też pokazywałam. Także zastygła mi ta szminka i słuchajcie, na środek nakładam takiego zwykłego nudziaka, to jest, nawet nie wiem, słuchajcie, jaki to jest kolor. To jest Make Up Revolution Amazing Lipstick Embrace. Tak, słuchajcie, wygląda i to jest taki, słuchajcie, różowy nudziaczek, więc no, myślę, że efekt jest naprawdę fajny. Jeszcze bym nałożyła ten topper taki, żeby nadać takiego błysku, ale tak wygląda skończony makijaż. Wszystko będę, słuchajcie, zaraz fiksować Pierre René Make Up Fixer. Może, słuchajcie, zrobię to teraz. Na szczęście on, słuchajcie, tak nie śmierdzi, ale mi się zwichrowały włosy od tego. No i będę zaraz układać włosy. Natan wróci ze spaceru z Ksasiem, bo poszedł jeszcze na drugi taki szybki spacer, żebym miała też troszeczkę chwilkę dla siebie. No a później, słuchajcie, karmienie, drzemka, układanie włosów w międzyczasie. Także tak wygląda, słuchajcie, mój dzień. Dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu, a ja się do Was już odezwę troszeczkę później.
Tak, powiedz, jak się bawisz. Bawię się bardzo fajnie. Wesela jest w początkowej fazie, więc na razie to jest taka wcześnia relacja. Stresujemy się, słuchajcie, jak Sawerem cały czas, ale byliśmy przed chwilą na górze. No i co, okazało się, że moi rodzice w Netflixie oglądają sobie na tablecie jakiś serial, a Sawer sobie śpi. Najlepsze. Najlepsze. I to, słuchajcie, generalnie ten pokój jest tam na górze, więc jest dosłownie nad salą, więc myśleliśmy, że będzie dla niego za głośno, ale jak się okazuje, to tak proszę. Nie, na scenie jest pięknie się prezentujemy, dzień. Nie? Muszka. To znaczy pierwsze wyjście, stresowaliśmy się, ale chyba jest okej, nie? Nie, musimy częściej chodzić na jakieś wesela, takie, no, tego typu imprezy. No, powiem wam, że ja się dzisiaj tak stresowałam. No, ale przyszliśmy tutaj, żeby wam pokazać, jak się ubraliśmy, no bo nawet się wam nie pokazaliśmy. A tak planowałam, żeby właśnie zrobić to w takim pięknym plenerze. Na parkingu. Nie, no dobra, pójdziemy sobie, słuchajcie, tam na trawkę, jest bardzo ładnie, więc to tam też wam się pokaże. Dobrze, że pamięta, skąd ma te wszystkie rzeczy. Chyba. Chyba. Dobra, to zaraz wracamy. Tak. Ja się zapowiem, tak. No proszę bardzo. No to zrobimy jeszcze takie ujęcia, wiesz, bliska, nie? Tak? Tak. I teraz patrz, otwieram marynarkę. Proszę bardzo. O. No dobrze, no to powiedz w takim razie, skąd masz ten garnitur? Tylko nie patrz na metkę. Nie, to jest jakiejś innej metki. To jest z takiej firmy Lavart. Lavart, tak. To jest taki butik, sklep z garniturami, typowo takimi właśnie pod śluby i pod jakieś wyjścia, tak? Tak. Mogę zdradzić tutaj, że to jest mój garnitur. Ślubny? Tak. Ślubny, tak. Tak miał na ten garnitur ślubny i on jest taki, ma taką bardzo ładną fakturę. Zresztą zaraz wam to pokażę, oczywiście z bliska. Ale jest taka nietypowa i też ładnie błyszczy, tak? Tak, prezencja. Dobrze, a skąd masz muszkę? Też? To jest Lavart. Dobrze. Ogólnie poszliśmy, kupiliśmy tam wszystko. Tak? Wszystko, tak, oprócz koszuli. Ale buty, jest dosyć ciekawa historia, bo Nathan ma je z Badury i ma dwie te same pary, z czego jest jedna jasna, a druga ciemna, tak? Tak, bo nie mogłem dostać takich samych jasnych i nazwa produkcyjna tych butów, czyli seria tych butów jest taka sama, tylko ktoś po prostu ciemniej pomalował i no niestety są ciemniejsze, ale jak dla mnie to i tak... No... Tak, ale wystarczy czasami wyjąć z pudełka, bo one są skórzane generalnie, więc można troszeczkę pod słońce i będą jaśniejsze, tak? Tak jest. Dobrze, no to piękna prezencja. Brzucha chowa. No. Dzięki. Chodź, kochani, zatańczymy. Tak, zatańczymy. No. Ale tak, że może tak trochę bardziej z góry, co? No. Tak już? Widać mnie wszystko? To się ciągle nagrywa. Dobrze. No to jeżeli chodzi o moją sukienkę, to ona jest z Zary. I ja ją kupiłam, słuchajcie, 2 lata temu. W takim okresie, jak byłam najszczuplejszą, muszę wam przyznać. Prezencja, oczywiście zrobiliśmy zaraz ujęcia. I to jest, słuchajcie, taka sukienka, którą możecie, ja wam zademonstruję może, możecie rozwiązać i ona będzie w ten sposób, więc jak na przykład, nie wiem, nie chcecie pokazywać talii, czy coś tam się dzieje, chcecie troszeczkę ukryć kilogramów, to ona będzie super. A jeżeli chcecie się pokazać i pokazać, że brzucha nie macie po ciąży, no to tak można sobie związać. I tak ona wygląda w tyłu. Najfajniejszy jest ten motyl, on tutaj, on tak się od połowy zaczyna. To jest motyl? No to jest taki półmotyl, no, coś takiego, tak? Się nie znasz. No. Półmotyl to nie motyl. Dobra, jeżeli chodzi o buty, to buty są takie fajne szpileczki z Dizzy. Możecie je znaleźć, to są w ogóle Vice'y, więc to są najwygodniejsze szpilki ever. Miałam różne, słuchajcie, Kazar, to w ogóle nie umywa się do nich. Są super. Pięknie się komponują na tej zielonej trawie. Pięknie się komponują, tak, jesteśmy na jakimś pastwisku, nie wiem, zaraz się wywalę. Dobra, i co tam jeszcze mam na sobie? Masz torebkę, której nie wzięłaś? Tak, mam torebkę Guessa. No ale to widziałyście w ujęcie, to wam pokazywałam. Torebka jest drugi raz dopiero użyta. Inna sobie mam biżuterię. Zaczynając od tej bransoletki, to jest Tus. Od mojego synka. Przecudowna. Poczekaj. Widać? Widać. Mam, tutaj też się pytałyście często o tą taką drobną biżuterię. To jest Zozo Design. No biżuteria, no to tutaj wiadomo, ślubna. Tu jest Pandorka. To jest z Pandory. I zaraz mnie, słuchajcie, ugryzie komar. To jest Pandora, też o to pytacie, a to jest mój ślubny Tiffany, więc tak się prezentuje. W ulubionym kolorze twojej przyjaciółki. Tak. Turkusowa. No dobrze, no to słuchajcie, my wracamy na wesele. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Mam nadzieję, że się podobał. Dajcie kciuka w górę młodej parze. No i słuchajcie, pogoda się udała, także super. Więc my się żegnamy, widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa! Sto lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam.